no to Kuba, powiedz przede wszystkim, jak smakuje pierwsza bramka w Ekstraklasie, a jak zdobyłeś się, to zaraz do tego dojdziemy. Ciężkie pytanie, jak smakuje. Oczywiście smakuje dobrze, no, cieszę się bardzo z tego, że zdobyłem moją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Ale to wiem, że to jeszcze długa droga, żeby być dobrym piłkarzem. Dzisiaj się cieszę, ale jutro zapominam i ciężko pracuję do następnego meczu. A bramka przez cudnej urody, podanie takie zaskakujące od Nemy z własnej połowy. Miałeś tam na plecach obrońcę, przyjąłeś na pierś, strzeliłeś technicznie, pięknie, no lepiej nie można. No, w tym tygodniu na treningach ćwiczyliśmy ten wariant. Rozwiązań dużo chodziłem za plecy obrońców. W końcu na meczu się udało i cieszę się z tego, że mogłem strzelić bramkę. Jakie też problemów było w ogóle w tym meczu? Drużyna Śląska była w twarzy sytuacji i tam trochę tej pracy było. Oczywiście w defensywie było dużo pracy, w pierwszej, jak i w drugiej połowie, ale myślę, że udało nam się zniwelować to. Dla was to ważne było, żeby po dwóch bardzo nieudanych meczach pokazać się tutaj z lepszej strony. To się udało. Ten punkt też chyba w sumie trzeba docenić. To co mówię, no, musimy szanować ten punkt, bo na koniec sezonu będzie się liczyć każdy punkt. Szanujemy ten punkt i za tydzień walczymy o 3 punkty.